Gorączka sobotniej nocy to tytuł piątej edycji Babińca. Impreza, która już na stałe wpisała się w gorzycki kalendarz wydarzeń, tradycyjnie została zorganizowana z okazji Dnia Kobiet. Ta impreza od początku cieszy się dużą popularnością i tym razem bilety na Babiniec rozeszło się niczym świeże bułeczki. Na spotkanie w babskim gronie do Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach przybyło ponad 100 kobiet. Odkąd my z wójtem zaczęliśmy tutaj funkcjonować, to już piąta edycja Babińca w gminie Gorzyce. Kobiety chętnie tutaj przychodzą, cieszą się. To jest rozrywka taka, no dzisiaj mamy tytuł Gorączka Sobotniej Nocy. Mamy dzisiaj sobotę i naprawdę ten tytuł do tego pasuje. Super! Spotkanie tradycyjnie zostało poświęcone modzie, urodzie i zdrowiu, a nawiązując do motywu przewodniego imprezy, gorączki sobotniej nocy, wzbogacone zostało muzyczno-tanecznymi pokazami. Przygotowaliśmy mnóstwo nagród do rozdania, ale też przygotowaliśmy dosyć atrakcyjny program, w który włączyli się nasi mieszkańcy gminy Gorzyce, którzy mają lat od 40 w zasadzie do 70 paru i naprawdę znakomicie się bawią. To, co dzisiaj pokazują na scenie, jak bardzo pokonują swoje bariery i jakiego mają wielkiego powera, można zobaczyć i można poczuć ten wyjątkowy klimat, gorączkę sobotniej nocy właśnie dzisiaj w Gorzycach. W pełnym niespodzianek muzyczno-tanecznym show wystąpili sołtysi, panie z kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, członkowie Gorzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, urzędnicy i oczywiście pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Na uczestniczki spotkania czekały także konkursy z nagrodami, podczas których mogły m.in. pokazać swoje wdzięki, umiejętności wokalne czy wykazać się wiedzą z zakresu historii gminy. Był też pokaz mody. Ubrania na każdą okazję zaprojektowane przez Justynę Gamoń-Wesołowską zaprezentowały mieszkanki gminy Gorzyce. Na takim spotkaniu można było nie tylko mile spędzić czas, ale i trochę się pośmiać. To już jest któryś raz, także wiemy, o co tu chodzi. No to bierzemy udział, no i cieszymy się po prostu. Można brać udział w różnych konkursach, występować, sprawdzić swoją wiedzę. No, wszystko jest fajne. Mogą się spotkać różne grupy wiekowe, różne stowarzyszenia i po prostu mogą się bardzo fajnie bawić. Dzisiaj panie świętują Dzień Kobiet. Tak, oczywiście. Wygrałam pensjonat pod pieprzówkami gęsina. Czego sobie pani życzą z okazji tego swojego święta? Żeby każdy dzień był niepowtarzalny i żebyśmy mogły spełniać swoje życzenia. Ja to mówię, marzę o podróżach i żeby moje podróże w końcu mogły być zrealizowane. Żeby każda kobieta była spełniona. Tak, żebyśmy były wszystkie zadowolone, wesołe, uśmiechnięte. No i tylko święta, ale na co dzień. Właśnie, ale zawsze. Oczywiście jak przystało na Dzień Kobiet, nie zabrakło życzeń od panów, którzy dla płci pięknej przygotowali również taneczny show. Thank you.
szanowne panie, z okazji waszego święta wszystkiego najlepszego, mnóstwo zdrowia, szczęścia, na co dzień powodzenia, a przede wszystkim kochajcie nas, nawet jak wam dajemy mocno w przysłowiowy palnik, kochajcie nas. Na kolejny babiniec organizatorzy zapraszają za rok.